Siemano, witam bardzo serdecznie, każdego z was z osobna i zapraszam na materiał, w którym, umówmy się, no trochę się działo. Działo się tyle, że panie montażysta, zapomniałeś o tym, że będzie wyścig GTR-a, który robi 100-200 w niespełna 3 sekundy z R8 w Twin Turbo. No, więc rozsiądź się wygodnie i zapraszam cię na seans. A tak grube materiały jak ten, które realizujemy i w Polsce, i w Stanach Zjednoczonych, właściwie łącząc dwa filmy w jeden, możemy realizować dzięki waszemu zaangażowaniu. www.7out.pl. Zapraszam każdego z was z osobna. Jest to ostatnia akcja spod mojej łapy, w której możesz wygrać 7 samochodów i 30 nagród dodatkowych. Wpadaj na stronę, kupuj e-booki, zgarniaj dodatkowo losy, wejdź do gry i zobacz od backstage'u w zajebistych e-bookach, jak tworzymy dla was ten kanał. Losowanie live, myślę, że będzie mega dużym wydarzeniem. My szykujemy dla was jeszcze kilka zajebistych niespodzianek. Wpadajcie do gry i pamiętajcie, że Supra, którą widzicie w tym momencie na ekranie, będzie losowana w pierwszych 5 minutach live'a, więc tak naprawdę teraz trzeba o nią wchodzić do gry. Nie przeciągając już tego wstępu, wpadajcie i życzę powodzenia każdemu z was. Pamiętaj, że szansa jest równa zeru, tylko i wyłącznie, jeżeli na twoim koncie nie ma żadnego losu. Natomiast tak jak mówię, nie przeciągajmy, oddaję głos samemu sobie. Przechodzimy do tematu, który spod znaku samochodu, który od jakiegoś czasu mocno mnie prześladuje. Od 18 do 23 roku życia jakoś strasznie omijały mnie GTR R35, mimo że za dzieciaka Godzilla chyba każdy chciał mieć. Natomiast od czasu fejmowego GTR-a naprawdę zakochałem się w tych samochodach, naprawdę uważam, że są zajebistą bazą pod to, żeby robić z nimi najróżniejsze rzeczy, na przykład akcje tego typu. Natomiast dzisiaj rozpoczynamy materiał spod znaku R35, który będzie znacznie szerszy od zwykłego R35. Znajdujemy się przed garażem Łukasza, którego możecie pamiętać przy realizacji projektu Liberty Walk na Huracanie. No, dodatkowo ten Huracan jeszcze ma Twin Turbo, ale Łukasz był tam odpowiedzialny za stronę wizualną. Chodźcie więc do środka, już w pierwszych minutach przedstawię wam wszystkie części, cały pakiet poszerzeń, cały plan na ten samochód, a nawet felgi, które, no umówmy się, raczej standardowym wyborem nie będą. Chodźcie i oficjalnie rozpoczynamy temat GTR-a R35 z poszerzeniami widebody. Witamy bardzo serdecznie. Łukasz ma taki piękny garaż. Ciasny, ale własny, piękna podłoga, piękny wystrój. Jest z nami również Golkowicki Han. Nie muszę wam przedstawiać tego jegomościa, jest on tutaj nie bez powodu, ponieważ samochód, który stoi pod tą płachtą i który za moment wam przedstawimy, to będzie samochód, który będzie wizytówką marki, którą będziemy budować razem z Hanem. Chociaż w sumie nie wiem, kiedy to wyjdzie, bo może to wyjdzie, jak ta marka już będzie dostępna. Ale nie, chyba jeszcze nie będzie dostępna, chyba nie, nie? W sumie nie wiem, kiedy wyjdzie ten film. To jest pojebane, że my we wrześniu nagrywamy film, ja nie wiem, czy on nie wyjdzie w lutym. Albo w ogóle gdzieś za 4 czy za 5 miesięcy, nie? Już będę miał w ogóle brodę, inaczej mi będzie rosła. Dzieci. Dzieci już może będę miał w ogóle. A w każdym razie marka związana z Hanem, albo już o niej wiecie, albo się niedługo dowiecie, ale będzie bardzo fajna i w temacie, który myślę, że każdego z was interesuje. Jak już mamy te kilka słów wstępu za sobą, to chodźcie, ściągniemy płachty i przedstawimy wam bazę, na podstawie której będziemy pracować. Fajnie to wygląda, jak sobie stoi... Ty, patrz tu. No i to jest właśnie jedna z tych pięknych rzeczy przy R35. Ale wszystko po kolei. Najpierw omówmy sobie bazę, o którą w tym momencie dupę swą opieram. Jest to GTR R35 z końcówki 2018 roku. Jest to samochód, który, co ciekawe, pod spodem jest w idealnej kondycji lakierniczej, jako że odkąd wyjechał z salonu w Polsce, jest cały, nawet z dachem, oklejony, moi kochani, PPF-em od nowości, więc nigdy zasadniczo nie widział ulicy. No i oprócz tego, co jeszcze możemy powiedzieć? Hybrydowe turbiny, cały wydech MG Motorsport i na chwilę obecną 800 koni mechanicznych,
i 990 N momentu obrotowego. Sprzęt w związku z tym naprawdę bardzo szybki. Myślę, że do setki w okolicach 2,6-2,7 sekundy. Przed nami oczywiście jeszcze to, żebyśmy ten samochód zaprogramowali tak samo jak fejmowego GTR-a, żebyśmy mieli istny miotacz ognia na czterech kołach. Natomiast tyle, jeżeli chodzi o bazę, jeżeli chodzi natomiast o body, no to rozłożyliśmy całe, pewnie już to widzieliście, natomiast jeżeli chodzi o body, no to przejdziemy do specjalisty, co ja wam dużo będę gadał. Lukas! Ile mniej więcej to body nam poszerzy tego GTR-a? No, około 8 cm, mamy tutaj 22 elementy i to jest takie dosyć szczególne body, bo to jest pierwsze body, które zaprojektowałem sam w całości. W którym roku mniej więcej przyszedł plan na GTR-a w tym body? W 2018 roku. Mały update tutaj zrobiliśmy, bo Cyberlink tu będzie. No i mamy felgi z Aera 13, także to już jest naprawdę fajny zestaw. Dobra, i oprócz tego twój GTR jeszcze był na powietrzu. Tego GTR-a będziemy mieli na standardowych sprężynach, żeby ten samochód wciąż jeździł, tak jak jeżdżą GTR-y, więc oprócz tego, że będzie miał body, oprócz tego, że będzie zionął ogniem, oprócz tego, że będzie miał właśnie jako pierwszy GTR Cyberwinga, czyli zobaczcie, to samo co w przypadku Liberty Walka na Huracanie. Mamy to skrzydło, które jak dla mnie jest absolutnym mistrzostwem świata i które będziemy mogli w jakiś fajny sposób zaprogramować, no to będzie jeszcze do tego wszystkiego jeździł. Co ciekawe, Łukasz nie potrzebuje wcale dużo czasu, bo tak jak postawiliśmy tutaj GTR-a, ty masz gotowe całe body, to ile tobie mniej więcej robota planuje zająć? Myślę, że na samo założenie około 10 dni, ale dopięcie wszystkiego z elektryką i zawieszenie myślę, że około 2 tygodni myślę, że będzie stało już na koło. No to moim zdaniem na tak drastyczną zmianę, jaką jest założenie tak szerokiego pakietu do tego wszystkiego, to jest to czas zajebisty. Powiedziałem wam, że niesamowitą robotę w tym samochodzie będą robić felgi. Rzeczywiście ten wybór był bardzo nieoczywisty. Wszystkie felgi AL-a, które przychodzą do... Są przez ciebie. Pedarda, podoba mi się. No dobra, i umówmy się, że taki wybór felgi do GTR-a, no to nie jest raczej codzienność. Wygląda zajebiście, felga wygląda naprawdę futurystycznie, bardzo innowacyjnie. Jest to zupełnie nieoczywisty wybór do samochodu tego typu. Natomiast pada na ten wybór, bo moi kochani, my w historii tego kanału zrobiliśmy już dziesiątki samochodów i szukamy rozwiązań coraz bardziej kreatywnych, coraz bardziej wyróżniających się gdzieś tam rozwiązań szukamy. No i szukamy również w felgach, które będą po prostu odwracać uwagę ludzi, żeby się zastanawiali, co to w ogóle jest. Więc myślę, że ta felga idealnie do tego pasuje. Tutaj mamy felgę przednią, ona już robi wrażenie, natomiast no zobaczcie, tutaj rant, można by powiedzieć, że jest takie, to jest taki rant na pół iPhone'a, a jak przejdziemy sobie do tyłu, to już mamy garnek, możemy leczo opierdolić w środku, bo zobaczcie, tylna felga to już nie jest rant na pół iPhone'a. To już jest normalnie dwa razy większy rant, no i tutaj ta rolka, to już jest jakiś Armagedon. Właśnie co ciekawe, rant mogliśmy zrobić jeszcze większy, bo ten samochód naprawdę jest świńsko szeroki. Natomiast poszliśmy w to, że nie wiem, czy wy będziecie to widzieć za pośrednictwem nagrania, ale oprócz tego, że tutaj gdzieś nam kończy cały rant, felga jeszcze nam konkawowo schodzi do środka, więc tak naprawdę jak wsadzimy sobie telefon tutaj, gdzie przykręcamy felgę, no to jeszcze mamy miejsce na połowę kolejnego iPhone'a, żeby dojść w ogóle do szczytu rantu. Żeby wam pokazać, jak ta felga siedzi na tym aucie, ale przede wszystkim, żeby wam pokazać, o ile ten samochód zostanie poszerzony względem serii, myślę, że możemy podnieść GTR-a, zdejmiemy seryjne koło, założymy to i będzie widać, o ile felga wystaje, a tym samym o ile body jeszcze nam poszerzy budę, nie? To już możesz iPadem mierzyć co? MacBookiem, kurwa. Jeszcze z rzeczy interesujących i ciekawych to, żeby założyć te body, no tak jak w przypadku większości body kitów, nie wszystkich, ale większości, musisz pociąć budę, nie? Czyli tyłu trzeba będzie obciąć i karoserię zabezpieczyć, żeby tam nie przeciekało. To podnieśmy go i wsadźmy tą felgę, żeby pokazać ludziom, o co tutaj chodzi. Ludziom, czyli wam. Wam. Pokażemy wam, o co tutaj chodzi. W porządku jest teraz. Gleba, glebunia, glebszczyk, glebszczęcja i tak. Offroad GTR. Mam jeszcze jeden fajny plan, czekajcie. Daj tego, tabureta. Ogólnie, chodźcie, chodźcie. Lukas ma takie obrotowe taburety tu. Teraz patrzcie to, co mi przyszło do głowy. Nie jest taka lekka. Trochę za ciężka jest i się tak ten taburet nie chce kręcić, ale... Czekajcie, może rozkręcę. Aha, to robimy teraz testy, jak będzie wyglądała podczas tak, jazdy. Tak, dokładnie tak. Zaraz ci popielniczkę ulepię. Kurwa, to coś tak wystaje.
Dobrze to zamówiliśmy? O kurwa! O kurwa! Dobra, to tego to na ja się nie spodziewałem tu. Dobrze my im to napisali? Nie wiem, czy dobrze, żeś im to napisał, bo powiem ci, że to im chuj nie wystaje 8 cm na stronę, tylko nie, kurwa 16. Nie no, jest... Nie wiem, czym wam mam to pokazać. 20 cm, jak nic. O, no, dobra. No tyle się może schować, no. Będzie szeroka. Nie no, to jest koło przyszłości, kurwa. Koło przyszłości. To jest szerokości mojej głowy. Pan się zastanawia. Wymyślił. Dobrze zamówione jednak. Jest głowa na stronę. Czyli to będzie jak hurakan. Lewym kołem dotykasz już pasa, a prawym patrzysz, żeby nie przytrzeć krawężnika. To tutaj będzie identycznie. No. Zajebiście. Coraz fajniejsze te tematy. Czy wyświetlają dla was najlepsze? Odpalmy go, bo w sumie to ciekawe, ale on dużo głośniej gada od GTR-a fejmowego. Ma zrobione inaczej klapy w tym wydechu i sprzęt jest o wiele głośniejszy na wolnych obrotach. No on fajnie gada. Muszę wam powiedzieć, że on naprawdę fajnie gada. Dobra, zimny jest, więc nie będziemy go katować, ale znowu ten sam temat, czyli wnętrze tego Getra. No zresztą omawialiśmy już to wszystko. Podczas kiedy robiliśmy fejmowego Getra, ta konsola środkowa, która wyświetla te wszystkie parametry. W ogóle ciekawostka jest taka, że ten GTR u nas w posiadaniu jest już, dziś licząc, od 3 albo 4 miesięcy. Tylko po prostu wszystko, co realizujemy na kanale, wrzucanie dla was filmów, wyjazdy, nagrania, jakieś eventy, też jakby jest kolejka samochodów, które chcę wam w odpowiedniej kolejności pokazywać, przerabiać, budować i tak dalej, była po prostu tak się ułożyła, że bierzemy się za ten samochód dopiero teraz po upływie 3 albo nawet już chyba 4 miesięcy, od kiedy ten sprzęt jest w naszym posiadaniu. Dobra, nie przeciągajmy. Cały wstęp mamy już za sobą. Poznaliście bazę projektu, poznaliście Łukasza, poznaliście cały bodykit, który będziemy zakładać, no a teraz wypadałoby coś z tym wszystkim zrobić. Zostaw łapeczkę w górę, suba na tym kanale, jeżeli jeszcze tego nie robisz. Błędnym słowem ustnie kalam. Do roboty. Po założeniu opony na felgę i po założeniu felgi na auto i po założeniu zawiasu, żeby auto zeszło na glebę, okazuje się, że ono będzie tyle szersze, że właściwie mogę sobie tutaj stanąć. Natomiast moi kochani, bez zbędnego przeciągania, minęło kilka dni, możemy zabrać się już teraz za cięcie błotników, cięcie zderzaków, zakładanie wszystkiego właściwie, co już za moment dla was na tym GTR-ze. Natomiast wielki jest tylny dyfuzor, oczywiście na chłopaków można liczyć. Z której strony mam się ustawić? Z tej czy z tej? Z tej. Jestem ten. Jak mu było z tej story? Baz Astra. Jak, co on mówił? Jak on miał powiedzonka? Na koniec świata i albo jeszcze dalej. Coś takiego, nie? Widać, że to duże? No, widać. Nie mogę teraz, bo robimy ważne rzeczy akurat. Zaraz ci oddzwonię, bo jesteśmy... Tniemy błotniki. Działa? Na koniec świata i jeszcze dalej. Jakoś tak. Na koniec świata i jeszcze dalej. Uważaj, bo to zaraz zawadzi, że coś, czekaj. Czekaj, nic się zawadzi. No, już to widzę. Uważaj. Chyba drzwi się zamykają. O. Przeleciałem, kurwa. Czekaj, bo teraz jeszcze dzwoni telefon. Krystian, nie mogę teraz, sekundę, bo jestem na nagraniach ważnych. Mamy misję, no. Działajcie, hej. No. Co na to sąsiedzi? Teraz jest tamtej strony. Coraz większe te komary. Dobra, zabierzmy się za poważną robotę, bo kurwa. No i no. Dobra, zdejmujmy to kurwa i zabierzmy się za poważną robotę. Jak nie latamy z butlą ze sprężonym powietrzem do wulkanizacji, ściągamy gacie. Kto nie widział, temu przypomnę. Cyk! I bam! I... To jak nie to, to zamieniam się w Baza Astrala i ganiam po garażu z dyfuzorem na plecach. Jakieś tam rozrywki przy tych samochodach muszą być, tak? Tak czy nie tak? No tak.
Na coś trafiłem, panowie. Mamy to. Co to? Bak? Nie, no jakaś śrubka pewnie jest od spodu. Przeciąć ją? Bang! Ze shot? O, wow. Piątki nie będzie, ale czwórka jest. 4 z plusem dostałem od Hana. I to jeszcze z autografem. Każdym razem idzie mi coraz lepiej. Dobra, mówiąc na poważnie, pierwszy błotnik został wycięty, natomiast pierwszy błotnik w naszej historii samochodów, których nie tnie się raczej na co dzień, no to zdecydowanie nie jest. Kilka tych elementów rzeczywiście zostało już w historii tego kanału wyciętych, natomiast po raz pierwszy został on wycięty z Nissana GT-R'a. Tu jest pamiątkowy element, pierwszy, który spadł z tego auta. Tyle to będzie wystawać? Nie, no czekaj. Kurwa mać, już się przestraszyłem, że to aż tyle będzie wystawać. Wycięte wszystkie 4 błotniki. Zasadniczo za chwilę będziemy przymierzać błody. Natomiast na chwilę obecną dyfuzor. No naprawdę ten dyfuzor jest gigantyczny. Natomiast myślę, że wiecie to najlepiej po tym, co wam tutaj pokazywaliśmy. Zrobi wrażenie, no jest potężny jest, no wielki jest. Tyle razy już to słyszałem i teraz też mogę to powiedzieć z pełnym przekonaniem. Kawał dyfuzora. Nie no, zupełnie inny sprzęt to będzie teraz. Jeszcze jak dołożymy tutaj Cyberwinga. Już jest ponad 2,10 szerokości, to już jest szeroko. Tylko jedną przyczepę mamy, która mieści sprzęt o takiej szerokości. Jak będziemy chcieli dwa na raz zawieźć, to trzeba będzie na dwa razy jechać. Albo na kołach. Albo przerobić tą długą. No i już macie taki wstępny widok tego, jak ten samochód będzie wyglądał na gotowo. Natomiast fajny jest również, ja się poruszam tutaj w ten sposób. Fajny jest również ten look w tym wszystkim, no tylko że macie tutaj, wiecie, pełno taśmy i tak dalej, to jeszcze w ogóle nie jest w żaden sposób spasowane, a body jeszcze nawet nie jest polakierowane, tylko jest czarne, więc trochę ginie. I drugi fajny look, jak już się tak mogę szybciutko przemieszczać, wjechałem w ścianę. Sorry. W każdym razie ten. O, zobaczcie jak tutaj widać, jak idealnie jest spasowana opona z body. I zobaczcie jak ładnie teraz widać ile ten samochód jest, jak sobie popatrzymy z tej perspektywy, no to wygląda jak jakaś GT3, jak torowy Nissan. Fajnie, że mamy już duże końcówki układu z MG, na pewno większa lotka, no bo ta to totalnie ginie. No i ta felga naprawdę siedzi w tym samochodzie jak zła. Bardzo nietypowy wybór do tego auta, już o tym mówiłem, natomiast no jestem w 100% zadowolony. Fajnie to wygląda i będzie jeszcze fajniej wyglądać, jak dołożymy tutaj takie wielkie, białe, typowe, sportowe napisy. I jeszcze się nam tak ładnie oddzieli opona od całej felgi. Także no sztosik, naprawdę jestem fest zachwycony i też japa tego auta. Bo jak sobie popatrzymy z tą dokładeczką teraz, no to groźnie się to prezentuje, a gdzie tam jeszcze do efektu końcowego, gdzie tam jeszcze do tego, żeby to było we właściwym kolorze i tak dalej, i tak dalej. Czy my naprawdę nagle z małego garażu między Krakowem a Zakopanem przeniesiemy się do Los Angeles w Stanach Zjednoczonych? Czy ja naprawdę siedzę na lotnisku i czekam na samolot do Kalifornii, bo pół roku temu kupiłem GT-R'a, który ma 2000 koni i przez cały sezon nie było czasu, aby ściągnąć go do Polski, bo kręciliśmy content na kanał i masę pobocznych projektów 7 dni w tygodniu? Ty, co jest? Tak myślisz? Chłopie, zamyśliłem się, nie? Ale miałem takie to... Nie wiedziałem, co się dzieje. Przez chwilę chyba przysnąłem, nie? Ale do tych Stanów, ten GTR, on już tam czeka. Od kiedy myśmy w Stanach byli? Pół roku temu. No, z pół roku temu, w marcu, nie? I ja wam mówię poważnie. Ten film teraz dalej normalnie do Stanów Zjednoczonych lecimy do Kalifornii. Tylko nagrać pół filmu, nie? Z tym GTR-em trzeba go odebrać, później trzeba go wsadzić w kontener. I trzeba go do Polski przysłać. I trzeba mieć w Polsce GTR-a, który ma 2000 koni, nie? Ten GTR teraz, on z Illinois, z Chicago. On właśnie jest transportowany
transportowany przyczepą do Kalifornii, nie? Żeby go w słońcu nagrać dla was. Jeszcze jestem taki zaspany, nie? Ale między Krakowem a Zakopanem wrócimy do tamtego GTR-a, nie? I będą dwa GTR-y w tym filmie. To jest popierdolone, strasznie, to jest popierdolone. Właśnie to robimy na tym kanale. Także trzecia lokacja. Ziomek, którego teraz widzicie, może się wam wydawać być znajomy. To jest mój imiennik Kamil i ostatnio jak byliśmy w Stanach, no to pojechaliśmy właśnie do niego. On miał tego GTR-a 2000 koni i tak dalej, no... Zresztą pewnie pamiętacie. Ale oni normalnie stają na środku drogi, tak, i zamykają autostradę. I co, ludzie jadą objazdem? Nie, zatrzymują się z tyłu. I co, i oni ile tak blokują? Ile im pasuje. I policja nic z tym nie robi? Nie. Third location to find you guys. Macie tu jakieś po***e opy? Chorek i trafik taki tu jest, wy w ogóle nie macie organizacji w tym kurwa Burgerlandii. Jechaliśmy 800 metrów po 40 minut. Ja byłem w dwóch miejscach, tam było zamknięte. A co? No, no. Patrz, tak, kurwa, jeden, dwa. No i koniec. Kurwa, moja tylko, żeby pojechała, kurwa, zresztą. Cicho, poczekaj, dawaj, jeszcze zmieścimy coś. Tam jest jeszcze duża. Co to jedną dużą pomiędzy na tylnie siedzenie. Nie b***a tam. Weszło. Tak, tam obiektywy, wszystko. Nie mamy. Nie mój, patrz, kurwa, jeszcze duża wejdzie na... Co się nie zamknie? Dobra jest. Na jednej ktoś będzie siedział. Nie będzie siedział. Dawaj! Gdzie tyś tam pakujesz? Gdzie ja kieruję. Siada? Dobrze, ale ja muszę wyjechać. A w czym ty musisz? Ja wziąłem jednego kierowcę, żeby było taniej. Nie wpierdolę mnie z tyłu. Ja sobie przeliczałem właśnie i to, że my tu przylecieli, to jedno, nie? Tu, kolega. Hir. No. Teraz tu wjedź tym czołgiem. 3218 km w jedną stronę oni przyjechali. Kurwa, to jest extra size. O, przyjechaliście na kołach, kurwa, z Chicago. Dostaliśmy tu. Nie, trzeba dać przy krawężnik, to jest środek ulicy, chłopie. Hello, kolega. Czy co, zostawiamy tak? Nie. Malutkie. Nie, troszkę małe. Troszkę małe, troszkę po górolsku. I w ogóle, k***a, co jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, 10-metrowa przyczepa, do tego jest podpięta. Na trzech osiach w ogóle, co to jest za wynalazek? I oni przyjechali 3200 km, żebyśmy korzystali sobie z kalifornijskiego słoneczka. Co, przeparkowujemy tu na bok, żeby wyrzucić? Tak na środku to lipa chyba, nie? Nie, na środku, my stąd chciało słońce. Co, tak można? Można wszędzie, tak, na stąd. Aha. Pewno? Nie, na pewno. To wyrzucamy tu na środku? Nie, czemu nie? Czemu nie? No to gaś te 6,6 litra i wyrzucamy to. To może dajmy to trochę bardziej na bok, bo ten gość, co od niego wynajmujemy ten domek, to wiem, że on zaraz powie, że jest skarga na nas, że ciężarówka nie może przejechać. Ej, to co mówiłem w filmie z Lambo, to że... Co ja tam miałem? Chyba kolano na wysokości tak, lusterka. Tak, tak, kolano, no. Jakbym nie potrącił na pasach, to dostałbym lusterkiem w kolano. Ej, a w Stanach byliśmy przy samochodach, które jakby mnie trafiły lusterkiem, to w głowę. Oh shit, here we go again. Tak, tutaj mam głowę na wysokości lusterka. Dobra, tak na zupełnie poważnie, znaczy to wszystko jest na zupełnie poważnie. Jest to totalną abstrakcją i ja sam jestem w delikatnym szoku. Natomiast 3200 km oni rzeczywiście przyjechali. Rzeczywiście w tej przyczepie jest GTR. Rzeczywiście my później tego GTR-a ściągamy do Polski. I rzeczywiście ten GTR jest w ogóle kupiony dawno temu. Natomiast tą historię przewinę wam za moment, żebyście skumali, jaka tu jest incepcja w tym wszystkim. O, teraz perfetto jest. Chodź pić, będziemy tu ku... otwierać. Kamil mi mówił, że wy mieliście jakąś przygodę związaną z paliwem, ale nie chciał mi opowiedzieć, bo powiedział, że jak wy ją opowiecie, to ona będzie dużo lepsza. Yeah. To my byli tam u New Mexico i ten co-driver jechał truck i jak zaspał. Czyli czekaj, ty się przesiadłeś na pasażera i on prowadził. Ja, on prowadził. I zasnąłeś. I jak się obudził, bo my jechali tak na off-road czy coś. No I'm like, tam są, you know? Wpatrzyłem się na GPS i potem mi powie, o, nie mamy już paliwa. 30 miles to empty i ten exit, kam mamy iść, jest 34 miles. Fuck yeah, let's try to make it, right? We almost made it. 30 miles, 4 miles was left and this motherfucker had to run. He literally ran to the gas station. You ran to the gas
gas station? Yeah, like a crazy. You were running? Yeah, we don't have no choice. You got the GTR at the trailer. Got no gas. You gotta do it. But 4 miles in one way? Yeah. It's like 7 kilometers. Yeah. I looked at my phone to see how far it would take, you know, GPS to walk. Two hours? 2 hours one way to walk. This motherfucker running back with an empty can of DEF, you know? And you was running back with a canister? Yeah. Why he was going off-road? Bro, I have no fucking idea how he even ended up off-road, man. How you did it? What do you mean? He said he woke up because he was going on off-road. I'm looking for gas station. Where? At the fucking desert? Yeah. Otwórzmy to, bo mi już wystarczy. O, drugie, słyszę jakieś o-o. I don't know, this is the key. No. Chłopaki są profesjonalistami. Szukają kluczyka. Się okaże, że dojechał sprzęt tyle kilometrów, a że kluczyk leży w Chicago. Teraz sobie elegancko. W ogóle to jeszcze tak przerywnikiem, bo zaraz otworzymy i wyciągniemy gitara, to jesteśmy w czasie Halloween w Stanach i jest normalnie, prawda, domek przyzdobiony, tam mamy pająka, pajęczynę, nagrobki, chyba ktoś szambo opróżnia. O, no tak, on ma spadochron. Oh fuck, fajny jest, fajny no. Nie widziałem go już tyle czasu. Fajnie będzie wyglądał na polskich drogach. Rozpinajmy i wyjeżdżajmy, pij to dawaj. Works! Wszyscy sąsiedzi na tym spokojnym kalifornijskim przedmieściu właśnie się dowiedzieli, że to nie będzie spokojny tydzień. Jak do niego przyjąć potem? Zasadniczo teraz zacznie się magia, która towarzyszy tworzeniu tego kanału niezmiennie od lat i niezmiennie od lat nie potrafię jej logicznie wytłumaczyć. Wyjaśnię wam za sekundę, co mam na myśli. Wyjedźmy na razie z przyczepy i zobaczmy, czy działa. Wszyscy na rowerach jeżdżą, robotę przerwali. Chłop z psem idzie trzeci raz kółko. Pani akurat z domu wyjeżdża. A nie jesteśmy już ulubieńcami tutejszych. To trzeba stąd gdzieś zabrać. To zajmuje 2 posesje. Co, głośne? Ja myślałam, że już wychodziła z tego, nie? No bo wie. Nie widziałaś, chcę zobaczyć po prostu, nie? To na pewno nie chodzi o nic innego. O, widać, że jest troszkę dopycony. Ale z kulturą. Tak. Dobra, tu jest chłopie zderzaki do zmiany na polifta. To chyba masakra jest. Czemu to ma ceramikę? Jakie to jest ceramiko? No nie no, zajebiście, że ma, tylko wiesz, to takie rzadko spotykane, nie? Ty, a gramy w kamień, papier, nożyce, kto staje za i odpala drugi? Nie, moje jaja są ważne. Congratulations, my friend. Nice car. Thank you. Boat. Have fun and don't forget to bring a backpack full of money next time. So you can fix it again, again, again. Przykładów magii, o której gadam, jest masa na kanale i na przykład pewnie wielu z was pamięta, jak podczas nagrywek na Węgrzech nagle nie wiadomo skąd znalazł się gość, który powiedział dawajcie ze mną i zabrał nas na swoją miejscówkę do nauki driftu. To trzymajcie się teraz krzesła, bo dziś uderzyło grubo. Po zaparkowaniu na podjeździe nagle przyszła wiadomość od właściciela domu. Czy twoi znajomi potrzebują paliwa C16. Mam też samochody wyścigowe. Trochę zdziwienie, trochę śmiesznie, ale zasadniczo w USA jest E85, na której jeździ GTR na stacjach benzynowych, więc odpisujemy, że dzięki, nie trzeba. Gość pisze, że chętnie by wpadł zobaczyć, bo jest fanem. Odpisujemy, że no jasne, zapraszamy, za ile będziesz. Przyjeżdża, gadamy. Pranie mózgu rozpoczyna się teraz. 3 tygodnie temu widziałem tego TikToka i pewnie wielu z was również go widziało, bo ma 10 baniek wyświetleń, czyli poszedł wiralem. Natomiast zasadnicze pytanie. Poznajesz ten podjazd? Tak jest. Z zupełnego przypadku wybraliśmy ten dom spośród tysięcy dostępnych i akurat ten, który niedawno wpadł w viral na TikToku. I nawet byśmy się nie skapnęli, gdyby właściciel nie okazał się zajawkowiczem. W garażu, w którym obecnie jest zrobiony salon gier, sam złożył Dragstera. Dragstera na bazie Camaro SS. Pokazuje nam zdjęcia, filmiki, przewija, gdzie są wyścigi uliczne w Kalifornii. Nagle proponuje, żebyśmy pojechali z nim, to pokaże nam swój projekt.
namawiać nas nie trzeba, to absurd. Ale poznaliśmy go 3 minuty temu i wsiadamy z nim w auto. What are you doing for a living? Nothing. My blood. I'm pretty laid back. I enjoy meeting people, but when I saw the car, I was like, yes. There was a parachute, and I'm like, it's meant to be. Pytałeś garażera, co nagrywamy dzisiaj. No posiedzieliśmy na podjeździe przed domem i film się sam That's a little secret. Not now. Keep it a secret. Now you are showing the secret to 2 million people. Ogólnie chłop ma w tym 3,5 tysiąca koni mechanicznych. Mówi, że ten Snoker to jest ten sam rozmiar co w moim. No i kurwa, jestem w szoku. Ja wiem, z czym to się je. Dużo cichszy! 25% głośności z tego, co w Polsce. W sumie coś by się tam zmieściło, no. Where is the radiator? I'm getting one custom made because it was getting a little hot on the street because I like to street drive it. Typa, jakie ma te? On mówi, że 6 robić wiarę? Tak. A 6 to jest w szybko, co? No, 3000 koni minimum, żeby szóstki pociągnąć. And you are not using parachute because you like to go on the street. Ale regulamin, gdyby miał się ścigać, mówi, że mamy 2 spadochrony, tak? I Willy Barra. Willy Bar na stówę, no i w środku... Like the cage around the front. Ah. And the reason why is because me and my son were riding this, and like, if I got an accident, I'd hit my head. And I didn't want to drive it with a helmet. Yeah. I built it, but I'm like, I don't want to drag race. It's a street car. That is a street car. It is a street car. Hell no. Pan ma takie trochę golkowickie podejście. Nasze. To jest street car, on nigdy tym nie ścigał się na ćwiartkę. Po golkowicach, właśnie tak jest. Kolejny dzień sobie otwieramy dość wcześnie, koło godziny 8 wyjeżdżamy na Myjnię, bo auto fest zakurzone. Myjnia na oko to pamięta lata 60. ubiegłego wieku, ale to jak większość infrastruktury w USA i to pewnie tworzy ten klimat. Szefo sobie z tyłu myje GTR-a, ja powiem wam, że tak olbrzymiego jetlaga jak podczas tego wyjazdu to nie miałem nigdy. 9 godzin do tyłu w Los Angeles, wczoraj jak się położyłem w łóżku o 18, żeby sobie trochę dychnąć przed nagraniami o 22 nocnymi, no to spałem już do dzisiaj, do 6 rano, łącznie 12 godzin. Nie obudziłem się na te nocne nagrania, więc mam nadzieję, że uda nam się je zrealizować dzisiaj. No powiem wam, że ostatnimi czasy przez całe tempo związane z tym, co dookoła nagrań, dookoła materiałów specjalnych, dookoła całej loterii, która dla was trwa, dookoła tego, żeby to naprawdę było dopięte i reprezentowało sobą jakiś poziom, to jest tempo, które szybko byłoby mnie w stanie zniszczyć i zajechać. Natomiast są z tego zajebiste rzeczy, wychodzą z tego zajebiste filmy. Myślę, że wy też jako moi odbiorcy jesteście z tego powodu zadowoleni i gdzieś tam doceniacie to wszystko. Także lecimy dalej, a to był taki króciutki informacyjny poranek, albowiem u nas jest godzina 8:30 rano. Sąsiedzi byli zachwyceni, jak go o 8:15 odpaliliśmy. Naprawdę byli zachwyceni. Następny przystanek będzie 6 mil dalej. Stacja benzynowa, na której etanol, czyli E85. Stoją po lewej. Tu za M3 są. Mijamy ich nawet w pewnym momencie i to idealnie pokazuje podejście amerykańskiej policji. Masz z tyłu spadochron, auto drżeryja jak szalone, ale nie świrujesz, tylko jedziesz sobie na luziku, to sobie jedź. Kocham to akurat. Naprawdę, to jest taki po prostu luz. Dobrze, że nas nie zatrzymali, bo blachy, które mamy za spadochronem, są z innego auta. To tak na marginesie. K***a, masz! No wiem, ale to jest powier***one. Auto jest naprawdę k***a szybkie. Serwis.
Pis Mode mu się włączył, by był. Nie wiem, czy nie będziemy musieli skalibrować sensorów. Czego, ciśnienia na sprzęgłach? No. Coś nie chce zmienić. No nie chcę zmieniać biegu, no. A weź zjeść na pobocze, ja chcę zobaczyć. W sensie, ty chcesz pojechać? Tak, chcę nim jechać, no. No to dawaj. Teraz? No. Się zje... trzeba skalibrować. Nie, trzeba skalibrować. Tak jak słyszeliście w dużym skrócie, musimy skalibrować jeszcze czujniki od ciśnienia oleju na sprzęgłach w skrzyni biegów. Te czujniki zostały wymienione na chwilę przed naszym przyjazdem, ze względu na to, że już coś tam zaczynały świrować. No i nie wgrała się kalibracja, teraz będzie trzeba to zrobić. Mamy nadzieję, że uda się to zrobić zdalnie i że Kamil ma odpowiedni kabel, żeby się wpiąć do kompa samochodu. I tak dzisiaj mieliśmy w planach jechać do Joshua Tree, 2 godziny od Los Angeles, żeby nagrać dla was coś po prostu pięknego i samochód w naprawdę zajebistym otoczeniu, więc pojedziemy tam na miejsce, zaryzykujemy i dopiero tam będziemy próbować kalibrować, ze względu na to, że trzeba mieć gdzie naprawdę mocno przypierdolić tym autem, żeby skalibrować go na wysokim ciśnieniu na sprzęgłach. No i tutaj nie za bardzo jest gdzie, bo jest poranek i wszędzie są właściwie korki w LA i w okolicy. Dobry. Kolego. Czemu nie działa? Rzuty znowu. Motorsport, czyli drogo i bez gwarancji. Gdzie my dojechaliśmy, króliczku? Na pustynię. Ale to jest jakaś miejscowość, czy co? Nie, pustynia. Ale k***a, no to co, to jest pustynia? Przecież widzę, że to jest jakaś miejscowość. To się jakoś nazywa? No. A, bo ty musisz sam sprawdzić. Palm Desert. Desert. Dobra, czyli miejscowość Palma na pustyni. O, albo Palmowa pustynia. W każdym razie bardzo ładnie tutaj jest. Powiem wam szczerze, że jest to jedno z bardziej urokliwych i mających amerykański klimat miejsc, w których kiedykolwiek się znajdowałem. Jest tutaj zdecydowanie ładniej niż w Beverly Hills. W każdym razie to, co widzicie teraz na przebitkach, jest naprawdę pięknym amerykańskim klimacikiem do życia. Tutaj bym mógł spokojnie mieszkać. Pewnie bym się zanudził na śmierć, a ludzie od głośnych wydechów by mnie stąd wydziedziczyli. Ale podoba mi się. Ale miasteczko jest tylko przystankiem na trasie, bo zabrać się z nami chce prawnik, a zarazem kumpel Kamila, John. Wpadliśmy więc po niego i zaciągnęliśmy GTR-a na miejsce. Jesteśmy w miejscowości Banning, około 1,5 godziny od Los Angeles. Za moment jedziemy tam. Te góry i za tymi górami miejscowość Pinewood. Tam będę mógł wam pokazać GTR-a w zajebistych okolicznościach. Mało tego wszystkiego, mamy ze sobą tutaj w Stanach również rejestrator dźwięku, który pokaże wam wiele fajnych rzeczy w GTR-ze, bo naprawdę on wydaje ciekawe. Dźwięk jest naprawdę bardzo głośny. Nie ma wydechów, tylko z turbin downpipe lecą prosto w ziemię. I do tego, jak to GTR dość brutalnie brzmi i też bardzo dużo takich mechanicznych dźwięków właśnie jak skrzynia biegów. Zaraz będziemy sprawdzać, czy czujniki na sprzęgłach działają. Będziemy je kalibrować. Tutaj dalej ciągnąłem gadkę, co to zaraz będziemy upalać, ale będzie awaria. Nie wiedziałem tego, jak to gadałem, ale wiem teraz, więc pozwólcie, że skrócę tę gadaninę i przejdziemy do rzeczy. Adwokat John nigdy nie siedział w aucie o mocy 1000 koni, więc co zrobiliśmy? No, wsadzić Wzięliśmy go do takiego, który ma 2000. That's as fast as I've ever fucking like this accelerated. This is not. This is half the power. You kidding me? Mm-hmm. It feels like it's gonna fucking fall backwards. Have you ever gotten like air in the front tires? Oh yeah, on the racetrack. Czas jechać dalej. Plan jest prosty. Piękne górskie drogi, zapierające wręcz dech w piersiach ujęcia z drona, połączenie kultowego auta i zajebistych widoków. No ogólnie to bajka. Aż się po pół dnia jebanego ciągnięcia go na miejsce nie zjechała największa możliwa pierdoła, która może unieruchomić auto. Nic poważnego, możemy to naprawić raz dwa, ale nie mamy paska. To jest proste jak ty tyle jakiś masz pech na to auto. W życiu paska nie wyjebał. Siadł po prostu porządny kierowca. Cieszył się. Kurwa, to jest taki niefart tego auta. Pół roku temu pierdolnąłeś, co nigdy nie pierdolnąłeś. I to jeszcze przednia. Teraz pierdolnął pasek, co nigdy nie pierdolnął. Gdzie nawet mu nie dawałem, tylko żeśmy kulturalnie se kręcili delikatnie. Kontencik, ładne widoczki i wszystko. Co wy w tej Ameryce robicie, kurwa? Tymi autami. Tym jest problem, że nic. Stoi. To jest panie. Tak, jak się chce 2000 koni. Ja nie chcę 2000, bo to jedzie, jakby miało 800. Ja mam takiego, co ma 800, to jest szybszy. Nie no, Dala, jak już jedzie, no ale nie chcę jechać. Chwilowo to kosiarka jest szybsza od niego. Nie gadaj, że tu musi przyczepa wyjechać teraz to. A co zrobiłem? Nie zapali. Na jutro rano będzie gotowy. Jeszcze ten chłop z R8 musi pierdolo obskoczyć, a chwilowo to by nas wózek sklepowy objechał. No. Chwilowo to bym go pieszo opierdolił.
ja nie idę. Ja to jednak wolę drony, powiem ci. Chociaż dron jak już spadnie, to też się trzeba nachodzić, ale rzadko, wiesz. Ale wyleciał ładnie, co? No. Jak na tak mało miejsca do napędzenia się, to zajebiście. W ogóle, że wyjechał, nie? Wylądowane! Normalnie, na koła. Ty, teraz dobrze poszedł. No, był wyżej od ciebie. Było widać? No. Zawsze ta Ameryka się kończy tak samo. Nawet RC-ka zepsułeś. Przedali ci złoma. Nie oni jedni. I mówi, że samo się auto zepsuło. Targaliśmy to z powrotem do Los Angeles i przełożyliśmy pasek. Operacja nie należy do jakichś ultra skomplikowanych, wstępnie zakończona powodzeniem. Jazda testowa z naszym kolegą prosto z Dominikany. Jednakże jak to mawiają w Stanach? It is what it is. It is what it is. It is what it is. Czyli jest jak jest. Coś się zepsuło? Nie, nic. Nic się nie zepsuło. A co kolega robi? Nie wiem, bawi się paskiem. Drugi już. Yeah. No. I nie ma luzu na pompie wspomagania? Nie, to tak tego, z Factory jest. Mm-hmm. Oryginalnie taki luz przechodzi. Okej. Choćbyśmy tu do Midnighta kolega fajerowali, to i tak następny pasek również się wypierdoli. Pasek po pasku. Jeden pasek dzień jest okej. Okay. Będziemy tankować i wymieniać pasek. No. Na stacji. I o to chodzi. Autozone otwarte do 11. Jedziemy po następny pasek. Nie poddajemy się dzisiaj. R8 dostanie w pierdol. Słyszałeś? Dzisiaj nie śmiej. You got big problem with this car, kolega. Kolega, R8 się w pierdol dostanie dalej. Padolero! R8 gonna get fucked up today or what? Who? The R8. Who is R8? Who is R8? Who is R8? Who is it? No, you're just supposed to say yes. Oh, yes? Yeah. Będę siedział tu i żar te płatki i założę się, że przyjedziesz, jesteś spierdoli. I nie odpalaj spadochrona. Nieważne, że się spierdolisz, nie. Dwa paski dzisiaj jeszcze biorę na drogę i R8 spierdolona. Tak? O 1000 dolarów. O 1000 baków. To nie teraz jest sklep otwarty. Czekaj, będę dzwonił, czy jeszcze mają dwa paski. Halo. Halo? Halo. O 1000 baksów. No, o 1000, no. Easy money. Do you guys have another belt? No, będzie zaraz zmiana w tej proporcji. Będzie dwa razy zmieniał pasek na jedno tankowanie. Alright, you got it. Awesome, thank you. Thank you. Have a good one. Jedziemy po pasek. Czuję, że to R8 cię wpierdoli. Ja się już nic nie jebuję. Bandolero! Who's gonna get fucked up today, alright? Who, yeah. Who's the fucking R8? I don't know, but he's gonna get fucked up. O, patrz! Ten autozone jeszcze do 12 nawet twardy, k***a. 8 pasków mają. Na pewno nam nie braknie do jutra. Jadę po pasek. Peter! Idziemy po pasek. 2 hours later. 12 w nocy. Wymiana paska następnego. Damy radę. Ej, ruchy! Tu GTR zagrzany. Astraja Insta 360. No, założony już. K***a, żeby ja w środku nocy musiał chłopie zapierdalać, zobaczyć jak ty obskakujesz w pierdol od Audi. Chłopie, odpaliliście to z 20 minut temu, to się cała chołpa część, a myślałem, że mi żyrandol leci. A więc to jest niszczyciel GTR-a. Przypatrz się, nie? Żebyś z tyłu rozpoznał dobrze. Ja wszystko widzę dobrze. Zobacz, nawet w klapkach jadę, k***a, się tyle nie przejmuję. Jedziesz w klapkach, bo nie wziąłeś innych butów. Jedźmy. Tylko wyjedźmy najpierw R8, bo cała chałupa się cieszy. Go przekupił. A nie wiem co się stało, ten nie pojechał. No. Nie mamy krótkofalówek, dzisiaj nie dowiemy o co chodzi.
wyglądało, jakby GTR był z przodu. Ale jakby nie patrzeć, to w tej sytuacji nigdy nie będę przegranym. Bo jak przejechałem $1000, to mój GTR jest szybszy niż 1500 konny Audi R8 na Twin Turbo. Natomiast jeżeli Rusemka była szybsza, to wygrałem $1000. K***a, fajne. Ale zapierdolało, co? No, nie zużyłem kamerą wrócić, ja byłem gotowy, że będzie szybko. Fajnie. What happened there? Give daddy a hug on camera. Come on, daddy! Say you're sorry! What happened? I just lost my $1000, but I'm still not a loser because I bought a fast car. You did. There you go. Win-win. Do you have a sick ALS on this? Oh, yeah, it has anti-lag. Yeah. Okay, can we check it? Oh, yeah, yeah, no, yeah. Do you want flames? Yeah, I want flames. Ja potrzebuję w Twin Turbo Huracanie na Liberty Walku, że jeszcze napierdalało takiego flame'a. Ciekawe jest, że welej takie wyścigi z rolki, jeśli dzieją się w środku nocy, to są za cichym przyzwoleniem policji. Jadą dwa auta koło siebie w stronę autostrady. Jeden ma spadochron, no... normalne, opony do dragu i policja, która jest mijana, doskonale wie, po co jadą, bo tam to jest codzienność, ale jeśli jest pusto na drogach, to olewają. Mi pasuje. Plan był taki, aby wziąć kamerę do środka i pogadać do was trochę na temat tego auta, ale uwierz mi, drogi widzu, że brzmiałoby to, jakbym nawijał w składzie wagonu towarowego. GTR to już właściwie legenda. Od 2009 roku jest bazą do eksperymentów w kwestii przebudowy na 1000 różnych możliwych styli i pewnie zauważyliście, że ten film jest zrobiony nie bez powodu na temat dwóch R35. To właśnie idealny przykład, jak ta baza stała się różnorodna na przestrzeni tylu lat. W Polsce w tym samym czasie lakierują się części do auta w bodykicie. Dużo karbonu, ładne spasy i raczej przeróbki wizualne. W USA nagrywamy wersję, która nie przykłada wagi do unikatowych felg, pięknego malowania czy właśnie body, tylko ma na przykład skrzynię wykonaną w całości przy użyciu CNC, która znosi ponad 2000 Nm. Różne podejścia, ale ta sama zajawka. Motoryzacja. Ustaliliśmy już, że Godzilla jest szybka. Jeśli nawet na pośredniej mapie i bez nitro wciąga R8, które ma 1500 koni, to naprawdę nie ma wątpliwości. Przygotowaliśmy dla was fajną możliwość poczucia się jak wewnątrz tego sprzętu. Mam nadzieję, że się wam spodoba i chciałbym tylko nawiasem wtrącić, że możemy wam dostarczać takich grubych tematów tutaj na kanał, dzięki temu jaką wspólnie tworzymy zaangażowaną społeczność. I na przykład to, jak licznie kupujecie e-booki teraz podczas ostatniej akcji. To jest taki trochę wzajemny szacunek, no bo wy licznie bierzecie udział w naszych działaniach i dzięki temu my możemy dostarczać wam możliwie jak najgrubsze treści dla zajawkowiczów motoryzacji. Także jeśli ci się podoba, to wpadaj na 7aut.pl i zgarnij sobie kozak e-booka przedstawiającego backstage tworzenia kanału, a przy okazji masz największą w historii moich akcji szansę zgarnąć jeden z 7 samochodów lub 30 nagród dodatkowych. To takie drobne lokowanie. Jak masz ochotę, no to wpadaj, zapraszam. Pierwsze miejsce to jest M3 plus A45 SAMG. My natomiast przechodzimy do gwoździa programu. Zacznijmy sobie delikatnie i na postoju, czyli pałowanie pod supermarketem. Dobra, numer 2 poproszę. Start z miejsca. Trójeczka.
Polska. Jedziemy sobie 60 autostradą i pełen but w podłogę. No i na koniec creme de la creme. I może się wam wydawać, że tutaj to przerosło mikrofon. Otóż nie. ALS na k***wia, jakby z trzy karabiny odpalone były koło siebie. Nie do opisania to jest. Dziękuję pięknie za uwagę. Najlepsze wciąż przed wami. Nie powtarzajcie tak głupich pomysłów. Robimy to, żebyście wy nie musieli. Dwóch wujków z Ameryki obiecało wam, że spadochron w tym filmie będzie na dobrym poziomie. Jest godzina 2:17, można powiedzieć, że w nocy. Za nami znajduje się, myślę, że każdy z was zna Golden Gate Bridge. Nie było w Kalifornii. Ale nie było Golden Gate Bridge, ale w San Francisco jest, także jesteśmy i będzie legendarnie. Ja wam absolutnie poważnie, przyjechaliśmy tutaj na Golden Gate, właściwie do San Francisco, tylko i wyłącznie, żeby odpierdolić spadochron tutaj. Ten most jest wybudowany w 1937 roku. Nie wiem, czy ktoś go kiedykolwiek przejechał ze spadochronem, ale przejeżdża przez ten most 3,6 miliona samochodów rocznie, ale tylko ten ze spadochronem, p***a. I teraz chciałbym zaprezentować naszego kaskadera. Pete, come here, I want to interview you. You crazy motherfucker. A little bit. You want to say something to our people? Well, just want to thank my future fans. You can speak Polish also. Nie wiem, czy teraz sobie go mówię po polsku. Nie no, mów normalnie. Bro, nie mam docekać. Walisz to. Dobra, odbezpieczmy spadochron i zróbmy to. Jak to się uda, to jest historia, nie? Uda się, kurwa. Remove before flight. No to dawaj, remove'uj. Będzie gotowy teraz. Dobra, masz, Pete. Wejdź ze sobą, przylep sobie do głowy. There we go. Dawaj, bo zimno, jedziemy. Jest kurwa, pół do trzeciej nad ranem. I będziemy pizgać spadochron w GT, że mając 2000 koni. Kurwa, na Golden Gate. A tam gdzieś Alcatraz jest, nie? Tam są. Nie mamy jeszcze noclegu w San Francisco, ale powiem wam, że za 2 minuty wszystko się może zmienić. Zimna i długa wycieczka po wodzie do Alcatraz. Szerokiej drogi. Zero podejrzeń. Zero podejrzeń. Wtedy jeszcze było nam do śmiechu, natomiast nie wiedzieliśmy, że za chwilę wszystko może się totalnie zmienić, a my możemy dostać zakaz wjazdu do Stanów Zjednoczonych, spędzimy noc na dołku, ewentualnie zostaniemy nawet deportowani do Polski. Natomiast po kolei pozwólcie, że wyjaśnię wam pewne rzeczy, bo gdybym miał to zostawić samym wam, to ciężko byłoby połączyć kropki, zwłaszcza, że usunęli nam część materiałów z kart. Kluczowe na sam początek jest to, że most jest wyłączony do zera z ruchu pieszego po godzinie 22. Nie wiedzieliśmy tego i zostaliśmy jakby wysadzeni z pick-upa na środku mostu i przeskoczyliśmy sobie przez barierkę, ale nie dlatego, że zarówno z lewej strony, jak i z prawej zostały zamknięte bramy wejściowe na most, tylko po prostu chcieliśmy zaoszczędzić czasu, żeby nie iść pieszo. Nie zwróciło naszej uwagi, że nikt po moście nie porusza się jakby z buta, no bo był środek nocy, a most ma kilka kilometrów długości, więc myśleliśmy, że jeżeli ktoś chce przez niego przejść w nocy, no to weźmie sobie Ubera, a nie będzie szedł z buta przez paręnaście minut, zwłaszcza, że na moście strasznie wieje. Kluczowe jeszcze w tym wszystkim jest to, że na końcu mostu z prawej strony znajdowały się takie bramki wyjazdowe i tam miała miejsce jakaś kolizja drogowa, jakiś po prostu wypadek, no i przyjechało tam kilka radiowozów. Po pierwsze jest olbrzymi, po drugie zaraz tam, zobaczcie na zbliżeniu, tam gdzie te bramki takie widać. To są takie bramki wyjazdowe z mostu. Kamil dzwonił przed sekundą. Kamil. No? Tu jest wypadek jakiś, gdzie są te bramki. No to co on zrobi? Będzie to słychać, jak chcielibyście się cofnąć, aż tam gdzie ten construction jest. To idziemy między pierwszą tą przęsłą a drugie. No i jak słyszeliście, jakiś wypadek był i stoją policjanci, więc musimy się cofnąć trochę, żeby wystrzelić na samym środku mostu, żeby oni nie słyszeli napędzającego się getera. Co my robimy? Jak bardzo to jest pojebane! A jak ten most jest olbrzymi, po kurde! Ty wielki jest, nie? Ja nawet mogę go objąć z tobą w kadrze. Ja pierniczę, kurde, już też jakiś follow stoic, co to jest, nie wiem, jakaś służba bardziej. Nie? No. My gotowi, wysłałem ci pineskę. Przed drugim, dużo przed drugim stoimy. Dobra, może teraz się zagotujmy kawałek, że jakby policja sobie tu jechała, to żebyśmy tak nie stali na hałę. Ty, patrz, do łapania na tych. Ludzi. Ludzi, no. Follow cofa. Mam nadzieję, że nie po nas.
Stój, zatrzymaj się, proszę cię. Kurde. Tak jak wspomniałem, totalnie nie mieliśmy pojęcia o tym, że po moście nie możemy się poruszać, no więc wcale nie kryliśmy się z tym, że tam jesteśmy. Wręcz staliśmy przy barierkach, nie chowaliśmy się za słupkami i tak dalej, i tak dalej. Natomiast okazało się, że jednak nie możemy tam być i okazało się, że zostaliśmy zauważeni, że tam jesteśmy. No i samochód obsługi mostu, który przed sekundą od nas pojechał, no bo nas nie widział, dostał informację od osoby, która siedziała na kamerach, że trzeba się do nas cofnąć, żeby upomnieć nas, że tutaj nie można być. No i myślę, że wielu z was domyśla się, jaki był scenariusz. GTR-a, który właśnie zaczyna się napędzać na początku mostu, nie da się już wycofać. On już się napędza. To jest nieuchronne. A 15 metrów przede mną w linii prostej stoi gość z obsługi całego mostu, mówiący, że nas tutaj kurwa nie powinno być. I ja tylko słyszę, jak on jest coraz bliżej. Kurwa, coraz bliżej. Yeah, everything fine. We are just making pictures. At the, that side. We can't go here? Okay. So we should go, yeah? No, we are doing a pictures. We shouldn't be here? Okay. So we are going, thank you. Czy właśnie wypierdoliliśmy spadochron podczas dyskusji z chłopem na temat tego, że jesteśmy na moście, tak? Który jest zamknięty z obu stron, zadał pytanie, jak tu weszliśmy, a my żeśmy tu przeskoczyli wysiadając k***a z samochodu i ja k***a udawałem, że ten przelatujący GTR po środku to k***a nie miał miejsca. To się k***a nie wydarzył. I to się... O nie, w porta już mamy przejeba. Hello, we are doing a pictures. Zmieniasz kartę, czy jak? Tak. Wierzcie mi, że jak podjeżdżają do was dwa radiowozy w Stanach Zjednoczonych, to albo będzie strzelanina, albo będzie mega przypał. I tak też było w tym wypadku. Poinformowali nas, że mamy udać się w prawo, ale słuchajcie teraz, bo zaczyna się absolutny Matrix. Te radiowozy, które zawróciły się na moście, żeby do nas podjechać po tym, jak dostały zgłoszenie od tego gościa, przy którym przelecieliśmy tym GTR-em z tym spadochronem, zwolniły miejsce, w którym Pete się zatrzymał tym GTR-em, żeby zwinąć spadochron i wsadzić go do bagażnika. W związku z tym, że na moście, jak jedziesz w jednym kierunku, totalnie nie da się zawrócić, żeby jechać w drugim, to te radiowozy jadąc do nas minęły się z Pitem. Gdyby one tam zostały, to prawdopodobnie samochód zostałby zezłomowany, bo takie jest prawo w Kalifornii za takie numery jak odpalanie spadochronu na moście Golden Gate. Kurwa, to nie jest odpalony spadochron gdzieś pośrodku dupy, tylko na Golden Gate Bridge. Natomiast my udajemy się w kierunku, w którym nam wskazano. Wyrzuciliśmy do wody jeszcze krótkofalówkę, żeby nie zarzucili nam, że mieliśmy z nim cały czas kontakt. Wiedzieliśmy już zasadniczo, że będzie przypał, więc wymieniliśmy też kartę w aparacie. Kartę, na której było nagrane wszystko to ze spadochronem, wsadziliśmy do skarpetki i do buta. Wsadziliśmy natomiast drugą kartę, na którą szybko cyknęliśmy kilka fotek, że niby byliśmy tutaj tylko i wyłącznie robić zdjęcia. Jeżeli chodzi o przypał, to zdecydowanie nie my myliliśmy się. Przypał był i to olbrzymi. Podchodzimy do końca mostu, sześcioro policjantów od razu pokazuje nam, że mamy stać, jedną ręką trzymając się za odbezpieczone kopyto. Podchodzi do nas dwóch z nich, od razu każą nam odłożyć kamerę na ziemię, od razu przechodzą do przeszukania nas, czy nie mamy przy sobie jakiejś broni, noży i tak dalej. Od razu mnie legitymują. Ja daję im dowód osobisty, więc każą mi pójść na bok. Natomiast Przemek, operator, nie ma ani dowodu osobistego, ani paszportu. Żeby im nie uciekł, dają mu normalnie ręce za plecy i skuwają go w kajdanki. I czytając mu informację, że wszystko, o czym powie, to oni jakby mają prawo to wykorzystać przeciwko niemu. Normalnie, kurwa, jak na filmach. You're under arrest, okay? You have the right to remain silent. Ja już jestem pewien, że jest przypał fest. Zabierają nas do tego budynku jakby straży ochrony mostu. Zaczynają nas przesłuchiwać. Ja, żeby tylko i wyłącznie poinformować Grażynę, że jest mega przypał i żeby dzwoniła do prawnika, zacząłem wymyślać bajkę, że mam duże problemy z jelitami, że muszę się udać do łazienki. Oczywiście nie przeszło to na sztukę. Próbowałem z 5-10 minut i w końcu po 10 minutach jeden ze strażników zlitował się i zaprowadził mnie do łazienki, gdzie szybko zadzwoniłem do Grażyny i powiedziałem, że będzie mega przypał, żeby dzwoniła do prawnika.
prawnik, że będą nas przeszukiwać, że czekamy na radiowóz, który będzie nas odwoził. Trzymali nas tak, moi kochani, łącznie przez godzinę i wzięli też nasz aparat. I tutaj stała się mega ciekawa rzecz, a mianowicie usuwając wszystkie pliki, które były na tej karcie, te zdjęcia zrobione na lewuchę, że niby po to tam byliśmy, włączyli na chwilę misklikiem nagrywanie siebie samych, ci policjanci. Widzicie to w tym momencie na ekranie. I zapytali, dlaczego nie ma tutaj nagrań tego GTR-a przelatującego z tym spadochronem, bo oni widzieli to na monitoringu, nie? I my powiedzieliśmy wtedy coś, co po prostu uratowało całą sytuację, bo chcieliśmy nagrać, jak on przejeżdża, nie wiedzieliśmy, że on odpali spadochron i nie nagraliśmy tego, bo podjechał wasz pracownik, który z nami rozmawiał, więc jak mieliśmy to nagrać? Oni w to uwierzyli. Kazali nam dzwonić do tych od GTR-a, że mają tutaj przyjechać, że będą aresztowani, żebyśmy dawali numer telefonu do nich. My powiedzieliśmy, że poznaliśmy ich na spocie motoryzacyjnym, że oni powiedzieli tylko, że przejadą szybko, ale że nie będą odpalać spadochronu, że przecież w życiu byśmy się na to nie pisali. No i moi kochani, po blisko godzinie trzymania nas, puścili nas i kurwa, nie zapomnę tej sytuacji do końca życia. To takiej p***y to nie było nigdy, k***a. Stary, byłem skuty. Ja pierdy. K***a, byłem pewien, że będzie czepanie, policja i dołek. Tak, no. A w ogóle to nagranie, jak wrzucamy krótkofalówkę, to tam chyba było. On obejrzał w ogóle wszystkie pliki, to jest wczoraj, ale ja mu pokazałem, że data jest nie stąd i w ogóle, wiesz, nie patrzył. Oh. Bo on zaczął jechać dalej, a tam są wyścigi z wczorajsze i R8, nie. Czyli co, jak wypierdalamy krótkofalówkę do tego, to ten. Stąd widział chyba i sobie zatrzymywał sobie, że rzucamy, czy nie jakiś, wiesz, towar, czy co. Ja pierdy, ale stary, on do mnie podchodzi normalnie, biorą nas tam mostu, okej, okay, guys, bierze mnie tak. No ja wiem! I mnie normalnie. Mnie nie chciał zapinać tylko dlatego, że mu dałem dowód. Tak, a ja nie miałem nawet no, dowodu ze sobą. Ja pierniczę. No jest, kurwa. Jeszcze ciekawostka. Następnego dnia popłynęliśmy pod most, żeby zobaczyć go w ogóle za dnia. I jebany jest tak olbrzymi i taki respekt budzi, że gdybym pierw go zobaczył, a później dopiero misja kryptonim spadochron, to nie wiem, czy byśmy nie odpuścili. No i to tyle naszej przygody w USA. Chcesz zapytać, czy polecieliśmy tam specjalnie tylko dla jednego fragmentu filmu? Odpowiedź to... Kurwa, oczywiście, że tak. No więc co? Pozostaje nam wracać do kraju. Polsko-amerykański film. Halo, mordeczki! Mogliście zapomnieć, ale przecież my jeszcze mamy tutaj rozgrzebany temat w Polsce. Rzeczywiście polecieliśmy do Stanów nagrać tylko i wyłącznie połowę materiału. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o tego GTR-a białego 2000 koni, no to mamy już temat, powiedzmy, że wyczerpany. On na chwilę obecną płynie sobie z Ameryki do Europy, ale podczas kiedy my w Stanach kręciliśmy, chłopaki tutaj przy tym GTR-ze cały czas pracowali, żeby on był gotowy do złożenia. Wszystko, jeżeli chodzi o idealne spasy, jeżeli chodzi o włókno węglowe, również jeżeli chodzi o lakierowanie. No i tak też jest, ten samochód jest już gotowy do złożenia, a w związku z tym, że jeszcze dzisiejszego wieczora chcemy nim wyjechać na piękne, nocne ulice Krakowa, to nie przeciągajmy. Wrzućmy wszystko stąd, na samochód i w jednym filmie zakończmy ten projekt. Zapomniałem wspomnieć, że żeby to złożyć w jeden wieczór, to chodźcie tutaj. Witam, witam serdecznie, witam, kłaniam się. Tu to jest dopiero początek, jeszcze tam stoją. Cała armia została powołana do tego. W jeden wieczór to standardowo nie jest możliwe. Łukaszku, czy my dzisiaj wyjedziemy? Za 2 godziny. Dobrze, super. Jak optymizm tego mężczyzny mi się tak podoba, że... Ja już to mam przećwiczone. Need to know everything, who in the what in the where, I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but I like it's new what you're telling me. I'm curious, George, I hop in the Porsche, it's 5 and a horse, I'm ready for war, I'm coming for throws, to turn to a ghost, I need to know everything. Now you be surprised at the info you get is by letting them talk, so I'm letting them talk. Gotta keep quiet, maneuver in silence, then let them in, chalk up their body, another one body, that's just how it go. I got some secrets, I'm shaking the game, so they stay on their toes, stay in your lane, out of stay on the go. I can to play with the pros, and the rookies, so they overlook me, they not double up again, none of their nose, none of them cold, they just got lucky, but never wonder if it's coming to blows. My enemies cutting it close, I let them think that they got me, but what do you know? I had them beat before we ever spoke, I'm ready for smoke. Chodźcie.
Chodźcie do środka, w szeregu. Jeden, drugi. 200 zł daję. Jednym zdaniem określić to, co tutaj widzicie. Najlepsze zdanie wygrywa 200 zł. Kolega ma czas do namysłu sekundy. Najlepsze auto na świecie, GTR. No jest bardzo super, mi się podoba bardzo. Kolega? Bardzo piękne cudo. Kolega? No jest cudowny. To żeście powiedzieli. Nikt z was się nie podpisał, proszę. 100, 100, 100. Proszę, kupcie sobie cukierki. Dziękuję nie ma za co. A kolega ma 200, bo jest najmniejszy. No nikt się nie popisał, nie? Jakieś szało tam nie było. Robimy dalej. Ty, Łukaszku. K***a, nie poniosło ci odrobinkę. To jest mniejsze. Mniejsze niż ja ty miałeś? Miałem kiedyś taki potat, ale potem obcięliśmy, bo nie dało się jeździć. K***a, olbrzymio to wystaje. Normalnie na kanapki wpadasz sobie hot dogi, że jesz sobie. Teraz to wystaje jak w jakimś k***a GT3. Le Mans. Nie jest duże. Nie jest duże. Nie jest skromne, malutkie. Chciałem powiedzieć, a właściwie zwrócić uwagę na coś, co gołym okiem wręcz ciężko zauważyć, ale wszystkie śrubki, które wkręca Lukas, są wycięte na laserze i normalnie jest dopisane tutaj carbonara. To jest firma, to jest marka, tak? Czy nie tak? Nie. Tak jest? Tak. Nie. Wsadzamy, kręcimy i zaraz będzie skrzydło. A jak będzie skrzydło, to się zgra z dyfuzorem. Będzie ładne. Tak mówi Łukasz. Ja nie wiem. Nie no, teraz to jest trochę jakby brwi nie miało. Umówmy się, że ma k***a wielkiego wąsa i nie ma brwi. Ale zaraz dostanie brwi i będzie piękne. Wspieramy małe polskie działalności i przedsiębiorstwa, co by miały z czego zapłacić podatki. Ale pokażę wam coś ciekawego. Popatrzcie, tu jest wiązka cała, kabelki. No bo skrzydło będzie świecić. Jak skrzydło będzie świecić, to potrzebuje prądu. Jak potrzebuje prądu, to potrzebuje kabelków. No przecież nie będziemy jeździć z takimi kabelkami. Nie będziemy takich kabelków puszczać również po budzie. I zobaczcie, to jest wspornik do skrzydła. No na nim ono jest przymocowane do budy. I zobaczcie, że w środku Łukasz wyfrezował normalnie taki kanalik. Ten kanalik tutaj rozwiązanie z samochodzików RC, w środku idzie taki jakby rękaw na to i trzeba przepleść wszystkie kabelki elegancko tu i będą one absolutnie niewidoczne, a prądu będą dostarczać jak szalone. Like crazy. Weź go podważ czymś. No dawaj. I to jest pomysł, technologia, inżynieria, niesamowite polskie działalności. Dobrze robią, dobrze, wszystko jest w porządku. Jeszcze raz uścisk prezesa. To teraz jeszcze dwa kabelki. Będzie ciasno. Weź sobie coś, żeby weszło lepiej. Damian zawsze poleca WD-40. Mamy tu jakieś WD-40, bo by k***a się przydało, żeby to troszkę lżej poszło. Trochę WD-40, tak jak szef polecił. Trochę trzeba popchać i od razu mamy efekt. Let's get it. Popping bottles nightly. Yeah, we're dancing slightly. This bass has got me feisty, feisty, feisty. No nie jeden Mac zestaw się zmieści. Nie mogę powiedzieć, że nie. Za dzieciaka to f***, że takiego telewizora nie miałem. Ja takiego stołu w kuchni nie miałem. Dość, że z karbonu wykonane. Wielkie. Można jeść, można sobie siąść. Ja słyszałem, że po tych twoich można nawet skakać. Można spróbować. Ale one mają aż takie mocowanie, żeby rzeczywiście na nich stanąć? No zobaczmy. Czyli co, Łukasz, stres testy proponujesz zacząć od jakiegoś dziecka? Czego chcecie? Ile ty ważysz? 80 coś. 80 coś? No. Idziemy po dziecko, no co ty. Zorganizujesz dziecko jakieś? Już tam stoi. Później ty i później ja. Jak przetrwa mnie, to już przetrwa wszystko. O, siema, chodź, ciebie wybieramy. Chodź, ty będziesz najlepszy, chodź, chodź, chodź. Musimy iść tak, wiesz, po kolei, nie? Nic się nie cykaj. Ile ważysz? Nie wiem, 38. Dobra, daj ten. Uwaga, 3, 4. O, ja wiesz? O, wariacie ty. Widziałeś, co żeś zrobił nogą? No świeci się. Ale pa, 40 kilo. Teraz ty, o. Wygłośny? Dla ciebie nie. Dla ciebie mamy drabinkę. Dobra, 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 dobra. Nie bujaj się, nie bujaj się. Ja, tak jak teraz, 102 kilo lekko. 102, ja myślałem, że nie ma. O kurde. O kurde, rzeczywiście. Ty, ale żeś zrobił maszynę. 102 kilo jeszcze tego świeci. Ktoś na ręce? Chodź młody. Nie, dobra, nie. Nie, bo spadniemy jeszcze, nie? Ale czuję, że mógłbym go jeszcze wziąć. No, żeś zrobił maszynę, kolega. Funguje jak należy. Nie spodziewałem się tego. Jak już mówiłem, wspieramy drobne polskie przedsiębiorstwa. Nie będziemy go wam tutaj nie wiadomo jak ogrywać, ze względu na to, że obiecałem, że za chwilę ogramy go dla was na mieście. Natomiast możecie spojrzeć, to jest popierdolone. Tyle chciałem powiedzieć. Lukas, jak ci się podoba? Tutaj moja była. Jak wspomnienia, tak? Tak jest, kawał historii. Bardzo się cieszę, podoba mi się ten samochód. Jedyne co, już teraz po marudze, to musimy dystansik do przodu dołożyć. Nie wiem, kto mierzył ET tych folk. To Amerykanie. Nie mierzyłem tego. Dobra, w każdym razie na pewno
brakuje tutaj centymetra, żeby było elegancko si calafon, ale musimy zamówić taki dystans i musimy wtedy też zmienić śruby w piastach. Natomiast z tyłu ten samochód, no nie no, k***a mać. Nie wiem, czy cię nie poniosło, to jest pojebane, stary. Tu się można położyć na długość. Zajebiście to wygląda. Nie no, to jest takie groźne, to jest w ogóle ten look, nie? Pokażcie. Niesamowite. No. Damianku, co powiesz, Han? Mega petarda. Ale jesteście rozmowni. No nie no, ale... Co tu więcej powiedzieć? Co więcej powiedzieć, jak już powiedziałeś, no jest kozak taki, że... Niesamowitym zamachem na jakąkolwiek logikę jest to, że w tym filmie to jest jakby połowa tego wszystkiego, nie? Że tu jeszcze był ten drugi GTR, który ma 2000 koni mechanicznych, nie? A teraz wyjedziemy nim sobie na miasto. Bo czemu by nie? Zróbmy to również tutaj. Pokażmy wam to tym, którzy oglądają do samego końca. Nie świecił wing, tak? Jeszcze wtedy nie było cyberwinga. Tak. Im był niższy, miał skrzydło. Niższy, no i te felgi były trochę prostsze, bo teraz to lata fajne są. Chyba mać, patrzcie to. To na milimetry weszło w ogóle do tej przyczepy, nie? Nie ma ani centymetra z lewej strony, ani centymetra z prawej. Jest jak huragan Liberty Walk, o ile nie jest szerszy o centymetr. Jaram się. Życzę ci, mój kochany, drogi widzu, niezależnie od tego, czy jesteś turbozajawkowiczem Japońców, czy włoskich samochodów, czy może amerykańskich, a może niemieckich, żeby jakimś wymarzonym samochodem, tak samo jak ja, wymarzony mój Nissan GT-R z dzieciństwa, żebyś nim podjechał pod Maca, następnie odpalił sobie Cyberwinga i swoje zamówienie położył na wielkim skrzydle, a później je zjadł. No i nie jest to wszystko takie niemożliwe. Film powoli dobiega końca, a ja, mój drogi i kochany widzu, zapraszam cię na 7aut.pl. To taka prosta strona internetowa. Kupujesz e-booka, który swoją drogą jest zajebistą rzeczą. Zajebiście wspierasz również kanał, a do tego wszystkiego możesz wygrać samochód. I teraz słuchajcie tego, bo nawet nie chodzi o 7 aut, nawet nie chodzi o e-booka, nawet nie chodzi jakby o tą możliwość wygrania. Ten GTR wcale nie wyszedł tak dużo, jak wygląda, wbrew pozorom. Takiego GTR-a pod bazę do takiego projektu można dostać już za 280, liczmy nawet, że polifta za 350, za 400 koła. Oczywiście to nie są małe pieniądze. Body kit, felgi, liczmy wydech, program, może coś jeszcze w środku, liczmy nawet ze 100 000.
tysięcy. Przypominam, że nagroda główna w 7 aut to M3 plus A45 SAMG. Łącznie przekroczony grubo 1 000 000 zł. Drugie miejsce? RS6. Nie chcesz RS6? Możesz ją sprzedać. Możesz za to kupić mieszkanie. Możesz zrobić takiego GTR-a i kupić mieszkanie. Nawet nowa Toyota Supra, która przypominam, że będzie losowana w pierwszych 5 minutach live'a. Zapraszam Was, mordeczki, bardzo serdecznie i liczę, że dostarczyłem Wam w tym filmie naprawdę grubego kontentu i naprawdę nagrywaliśmy to przez x miesięcy, podczas kiedy my robiliśmy pojebane rzeczy w Stanach. Tutaj składał się samochód, żebym w jednym materiale mógł przedstawić Wam 2 GTR. Wszystkiego dobrego dla Was, odmeldowuję, dziękuję Wam wszystkim, że tak licznie bierzecie udział w naszej akcji. To jest zajebiste, jest to ostatnia akcja w naszej historii, więc zapraszam Was bardzo serdecznie i zwyczajnie, jednym słowem i najprościej w świecie, właściwie to dwoma. Dziękuję Wam. Miłego odmeldowuję i powodzenia każdemu z Was z osobna. Podoba się? Bardzo. Do jebany? No. A grasz o którąś furkę? No właśnie nie. A powinieneś. A panowie grają? A gramy. Gracie? Gramy. I teraz tak. No. Jest taki GTR, nie? Popatrz na niego. Nie, wygrywasz sobie tam powiedzmy, że M3 i A45. I sprzedajesz sobie jedno z tych dwóch. I składasz sobie takiego. Powiem ci, że masz coś takiego w głosie zachęcającego. Myślę, że to nie jest mój głos, kolego. Myślę, że to jest on, kurwa. Zajebisty jest, co? Super. No. Ile na 10? Bez 7. 100. Kupię. Czyli 7 było niepotrzebne. Nie było potrzebne. Na mała skala. Co, takiego byś wolał, czy A45S nowe? Takiego. Takiego, nie? A M3 w touringu, czy takiego? Wiesz co? Takiego. O ty przechuju, moja fej. Możemy sobie tylko zrobić tą fotografię. Tak, dawajcie, pamiątkowa i spierdalamy. O, koleżanka zrobi. Oho, ja sobie stanę po środku, a ty dawaj tu. Wszystkiego dobrego. Zajebiście.